Podróże z Maciejem, a jestem Maciej. Buenos dias. Fuerteventury. Drugiej co do wielkości wyspy kanaryjskiej, zwanej Wyspą Wiatru. Ruszamy. Zaleciane, bierzemy auto, ruszamy w drogę. Z lotniska ruszamy kilka kilometrów na południe do Caleta de la Fuste, gdzie mamy nocleg. Auto wynajęte w lokalnej kompanii Sicar. Przystępne ceny, porządna obsługa, brak ukrytych opłat. Wylądowaliśmy w końcu hotelu. Ośrodek ma trzy baseny, na około nich domki, salonik. Tym razem goście się nie postarali, dali mały telewizor. Tu aneks kuchenny, jest mikrofala, czajnik, lodóweczka elegancko, łazienka marzenie i sypialnia. Piękny apartament, jestem bardzo zadowolony. I zaraz otwieram pierwsze hiszpańskie winko na Kanarach. Z salonu jest wyjście na balkonik. Z tarasikiem są krzesełka oraz widok na basen w nocy. Zajebiste miejsce. Tak zaczyna się przygoda na Fuerteventurze, Wyspy Kanaryjskie. Mam jeszcze polsko-angielską kanapkę oraz mam winko tutejsze już za lekko ponad euro. Także wszystkiego najlepszego i zdrówka. Już lubię to miejsce. Dopiero rano widać, co tutaj mamy. Dokładniej. Piękny widok. Nie mogę się nacieszyć. Plan na dzisiejszy dzień to samochodowa, objazdowa wycieczka. Pierwsza miejscowość, w której się zatrzymaliśmy, Antigua, ryneczek, nikogo w nim nie ma. Jest dzisiaj niedzielny poranek, obsadzony palmami oraz kościół, który tutaj prezentuję. Wjeżdżamy w górki, powoli krajobraz trochę się zmienia, z płaskiego na górzysty, wśród górskich szczytów i przełęczy rozsianych jest mnóstwo punktów widokowych, których w większości z nich projektantem był słynny architekt, który działał tutaj na Fuerteventurze i na Lanzarote. Figury królów dawnych, którzy rządzili tymi ziemiami w przeszłości, przed przyjazdem Hiszpanów. Dotarliśmy do Betancuri, dawnej stolicy Fuerteventury. Bardzo fajna miejscowość, bardzo ładna, nie ma dziadostwa nowoczesnych miast, wszystko stare, ładnej zabudowy. Szczególnie podobają mi się te białe murki oraz dużo kwiatów. Ogród tutejszy. Masakryczna przepaść. Boję się.
A chuj. Tam jest ta wieś, do której dotarliśmy właśnie. Czarna plaża, obok takie klify. Po tych klifach prowadzi szlak do jaskin. Zaraz na niego pójdziemy. A miejscowość prezentuje się tak. Trochę dużo booty barów. Ale nie źle. Z Achuj idziemy wybrzeżem klifowym w jaskini. Biło się gorąco. Ale szlak chyba nie jest długi. Za to bardzo ładnie wygląda. Po drodze spotykamy te ogromne piece do wypalania wapna. Tu znajdują się górne ich ujścia. Za to na dole są dziury, w których się paliło. Wyglądały tak. Widać jaskinie. Tutaj fale rozpryskują się o skały. Bardzo malowniczy szlak. Szczególnie interesujące musi być tu wieczorem, ponieważ jesteśmy w zachodzie, to słońce właśnie tam zachodzi. Pijąc winko na skałkach, można podziwiać zachodzące słońce w tym właśnie miejscu, albo w skale. Jaskinie są imponujące. Szczególnie kiedy patrzymy na wodę, która się w nie wdziera. Chyba woda to wszystko wyrzeźbiła. Masakryczna siła. Tam jest wejście z drugiej jaskini, chodź. A w dupie to mam. Chodź, zobaczymy. I proszę mnie nie kamerować. Jest kupa. Nie ma kupy, tak. To wnętrze jaskini. Jest z niego przejście do drugiej jaskini. Przygoda, przygoda. Tutaj byłoby dobre miejsce na namiot i obóz. Z fajnym widoczkiem. Elegancko by się tutaj imprezowało, a dżemik grany na gitarze rozbrzmiewałby w okolicy, odbijając się od skał jaskini. Miejscowość Bahara. Podobno jedna ze starszych. Jest i kościółek. Ładnie jest. Ponieważ na wyspie nie ma za dużo roślin, za to jest dużo skałek i jest sucho. O wodę nie było kiedyś łatwo. Goście zbudowali studnie napędzane przez bydło. Bydło właśnie było przyczepione tego kija. Koło z kolei napędzało kolejne koło, które się poruszało i wydobywało wodę. Spływała z kolei do tej wanienki, a potem kanalikiem zaopatrywała mieszkańców. Bardzo było to sprytne. Pierwszy dzień, bardzo bogate wrażenia, widoki i przeżycia. Wynajem auta okazał się doskonałym pomysłem. Zobaczyliśmy strasznie dużo. A jutro znowu wycieczka samochodowa, już trochę w inne rejony, ale myślę, że będzie podobnie. Dzisiaj kolejna wycieczka samochodowa na południe wyspy, okolice półwyspu Handia, miejscowość Morohable. Są tam najwyższe góry, najwyższym szczytem Fuerteventury. Przed wycieczką nie może zabraknąć prawdziwego hiszpańskiego śniadanka, czyli spaghetti. Wzmocni, doda sił, pełni żołądek na cały dzień. Trzeba je również popić klaneczką wybornej Pepsi, aby nie było problemu z trawieniem. Tak przygotowany żołądek może ruszać na wycieczkę oraz doświadczać niezwykłych przygód. Jedziemy właśnie ponoć najpiękniejszą trasą na Fuerteventurze w miejscowości Bahara wzdłuż zachodniego wybrzeża. A to ta trasa. Na trasie, której wspomniałem przed chwilą, znajduje się punkt widokowy, szczyty gór okolicznych wraz z jedną
górą. Montania Cardon. W środkowej części wyspy z kolei dominowały takie skałki, szare, często brązowe. Zbliżając się do wyspy Antiana na południu, krajobraz trochę się zmienia. Cały piasek dominuje w krajobrazie, jakoś tak jaśniej. Morro Hable. Przewodniki wyglądało na małą wioskę. Tak naprawdę wielki moloch turystyczny, zatłoczony, dużo ludzi. Różne budynki, raczej nie stare, wszystko pobudowane, co dopiero. Jest tutaj jedna niezła plaża, która się ciągnie i ciągnie. To niezła zaleta, ale samo miasteczko średnio mi się podoba. Promenadka wzdłuż morza i plaż. Przedstawia się już lepiej. Wjeżdżamy z tego dziadowskiego Morro Hable, to jest tak tłoczne, tyle ludzi, tyle aut, tak ciasno, że masakra. W ogóle nie ma pociechy siedząc tutaj. Co prawda cały półwysep jest bardzo ciekawy, tutejsze górki, ale nijak się jest nam tutaj dostać te góry. Te wszystkie drogi są szutrowe, po których nie można jeździć autem w wypożyczalni. Postawić auto i iść te góry to zajmie 3 dni. Tutaj znajduje się też najwyższa góra w okolicy, ale niestety jej nie zobaczymy, bo za dużo roboty przy tym. Oto latarnia morska. Generalnie nic specjalnego. Bardziej od latarni spodobały nam się tutaj wiewiórki, które tu skaczą i chętnie przychodzą do kamery się pobawić. Kraniec półwyspu Handia to tajemnicze i dzikie miejsce, do którego nie docierają drogi asfaltowe. Wyobraźnię pobudza zagadkowa willa, której przypisuje się miano powojennej kryjówki Hitlera oraz nazistowskiej bazy okrętów podwodnych. Zagadka ta nie została jeszcze wyjaśniona. A tu cały półwysep Handia zadupcony hotelami. Dziadostwo straszne. Uciekam stąd. Obok miejscowości La Hita jest park rozrywki, zawiera sobie ogród botaniczny, jakieś zoo, show. Nazywa się to Oasis Park, dużo drzewek, ładnie się to prezentuje. Wstęp kosztuje 33 euro, jest to wycieczka na cały dzień, ale przyjechaliśmy tylko się tu rozejrzeć. Ładnie się to prezentuje, zachęcająco. Kogoś, kto lubi takie klimaty, proszę bardzo, niezła sprawa. Po dzisiejszym dniu zwiedzaniowym tu pora na prawdziwą rozrywkę. Góra do zdobycia. Jedna z gór, które mają znaczenie religijne dla tutejszych mieszkańców oraz ludności, która zamieszkiwała te tereny dużo, dużo wcześniej. Montaña Cardón. Około chyba 650 metrów wysokości nad poziomem morza. Ładnie się prezentuje, ponieważ jest taka strzelista. Idziemy! Mimo, że góra nie za wysoka, to naprawdę robi wrażenie. Spiczasta, stroma i rozlewa się tutaj do doliny. Droga na górę wiedzie po zboczu lekko się wspinającym. Przede mną półwysep Handia oraz widać już ocean oraz wierzchołek góry. Dotarliśmy do kapliczki zlokalizowanej pod górą. Odbywają się tutaj pielgrzymki. Zobaczmy, co jest w środku. Kapliczka wykuta w skale. Nawet pali się świeca. Są tu figurki, obrazki. Szczyt góry jest tuż obok.
ale chyba nie będzie dzisiaj nam dane wejść na niego. Szlak się urwał. Zostaje tylko taka droga na własną rękę przez te skałki lub po stromym zboczu, które biegnie tam. Fajnie było tam stanąć na górze tej skały i zobaczyć widoczek, ale to chyba nie dzisiaj. Za to widoczek stąd też niczego sobie. Pewnie bym tam szedł, ale jakoś przygotowanie nie za bardzo mi na to pozwala. Po tym pyle buty się ślizgają. Nie ma żartów. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Ale góra kusi. Opuszczamy nasz apartamencik. Dzisiaj wycieczka na północ wyspy z pominięciem Coralejo. Bo w Coralejo będziemy spać i kolejne dni przeznaczymy na zwiedzanie właśnie tamtych okolic. Ranki są tutaj bardzo pochmurne i wieczne, ale potem robi się upał i każdy tylko wspomina poranek. Ostatni dzień samochodem. W zasadzie 3 dni spokojnie wystarczają, aby tutaj objechać główne rzeczy na luzie. 3 dni myślę, że jest sam raz. Tak więc dzisiaj ruszamy na północ. Pierwszym miejscem, które chcemy obczaić, to wąwóz z największym zbiornikiem wody na wyspie. Obowiązkowym punktem dzisiejszej wycieczki, jak i całej wyprawy na Fuerteventura jest montania Tindaya, tajemnicza i święta góra tutejszych mieszkańców. Na skałach są wryte znaki. O, autostopowicz, dawaj go. Ten moloch wielki z przodu, stolica wyspy Puerto del Rosario. Tam nie jedziemy, kupimy się na mniejszych wioskach na wyspie. Kilka słów na temat podróży samochodem po Fuerteventurze. Czy samochodu warto to wszystko zorganizować w lokalnej kanaryjskiej firmie. Nazywa się Sea Car. Niezmierną zaletą tej firmy jest to, że możemy zapłacić za auto gotówką, a opłatę, którą od razu widzimy jeszcze na stronie internetowej, kiedy rezerwujemy auto, jest liczone wszystko. Nie musimy szukać, drążyć, zakupywać ubezpieczeń, wszystko jest prosto wliczone. Płacisz kasę, bierzesz auto i jedziesz. Żadnej zamrożonej kasy, żadnych depozytów. Takiej dobrej firmy jeszcze nie widziałem. Auto wynajęliśmy na lotnisku, a damy je w Coralejo. 3-dniowe wynajęcie takiego auta to 85 euro. Może to trochę dużo, ale porównując tą cenę do cen innych pożyczalni, nie ma za wielkiej różnicy. Las Molinas, miejscowość położona nad wąwozem, o którym wcześniej mówiłem, a to już wąwóz. Specjalnego. Jest to jakaś ścieżka, pójdziemy zobaczyć. Malownicza wioska rybacka to dogodny punkt do podziwiania roztrzaskujących się o skały fal z dala od turystycznego zgiełku. Typowy wiatrak w Fuerteventurze. Dotarliśmy pod górę. Montania Timantaya. Święta góra tutejszych mieszkańców. Na niej są ryty naskalne. Góra jest magiczna, ponieważ tylko ta jedna góra na tej wyspie jest zbudowana z innego kamyka niż wszystkie inne. Tutejsi mieszkańcy również ryli swoje rysuneczki właśnie tylko w tym materiale, a na pobliskich wyspach, na Lanzarote, również znajdują się ryte materiały, obrazki, które są zwrócone właśnie w stronę tej góry. Góra jest miejscem zagadkowym i dlatego przyciąga tyle uwagi. Na górę wejście jest zabronione, ale jak wiadomo, zakazany owoc smakuje najlepiej.